Na wstępie powiedzmy sobie jedno. Danmachi jest równie skomplikowane jak konstrukcja futerału na cep. Czyli nie jest skomplikowane. Protagonistą anime jest Bell, początkujący poszukiwacz przygód, który chce w przyszłości zostać wielkim bohaterem. Ale nie od razu zbudowano Rzym i chłopaka poznajmy w momencie, gdy zamiast walczyć, ucieka przed sporo silniejszym od niego potworem. Szczęśliwie z pomocą przychodzą mu inni poszukiwacze przygód. Widząc, jak wielka różnica dzieli go od weteranów, Bell przyrzeka sobie, że stanie się silniejszy. Od tej chwili będziemy śledzić liczne przygody młodzieńca w świecie pełnym wojowników, potworów i bóstw. Akcja kręci się niemal wyłącznie wokół głównego bohatera. Kto jednak oczekuje emocjonujących przygód i zagrażających życiu walk, może gorzko się rozczarować, bo Bell co chwila bezwysiłkowo wbija nowe skille. Chłopak w trybie przyspieszonym opanowuje nowe zdolności, co czyni go strasznie OP. Konis! Co? On wcale nie jest OP! Bell jest wnukiem Boga! A ja jestem wnukiem inżyniera łąkarstwa. No i co z tego, że Bell jest wnukiem Boga? Może być nawet szwagrem siostry zakonnej, nie zmienia to faktu, że jego początkowe przedstawienie mogło być lepsze. Prostoduszny młodzieniec, który wyznaje pewne wartości i dostaje od losu same najlepsze karty, to marna introdukcja postaci. Do tego świat przedstawiony jest naprawdę mało skomplikowany. Pomimo obecności różnych familii, frakcji i bogów, którzy spiskują przeciwko sobie, połapanie się w tej całej układance jest dziecinnie łatwe. Głównie dlatego, że świat przypomina grę RPG, z potworów wypadają przedmioty, a fabuła jest... banalna. Banalna do tego stopnia, że oglądając trzeci sezon zrobiłem eksperyment. Wyłączyłem napisy oraz dźwięk, bo trochę znam japoński. I nie zgadniecie. Doskonale wiedziałem, co się dzieje, co mówią postacie, co zamierzają, co poszło nie tak. Wszystko wiedziałem. Jednakże ta trywialność nie jest wadą. Zaskakująco stanowi największą zaletę franczyzy. Bo pomimo tej 100% przewidywalności i osobowości bohaterów równie złożonych co szklanka wody, ogląda się to dobrze. Perypetia od zera do bohatera, kilka sympatycznych postaci i walki, zwłaszcza ta z Minotaurem z pierwszej części, dają radę. Fabularnie jest raz lepiej, raz gorzej, ale każda odsłona charakteryzowała się tym samym. Nie wymagała. Danmachi mówi: widzu, siądź, wyłącz myślenie i dobrze się baw. Każdy sezon oferuje prostą rozrywkę i nie żąda absolutnie niczego w zamian. Jeśli lubicie takie proste historyjki lub zwyczajnie macie ochotę na odrobinę relaksu, sięgnijcie po przygody Bella. Ja podczas ich oglądania bawiłem się dobrze. Konis! Hmm? Ty naprawdę jesteś wnukiem inżyniera łąkarstwa? Naprawdę. Powiem ci coś jeszcze. Ty też nim jesteś. Niemożliwe!